Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik-sekielski. Zostań naszym patronem. Antoni Macierewicz to jest taki człowiek, o którym w kontekście aferpisu można rozmawiać i rozmawiać. My dzisiaj zajmiemy się wątkiem wojskowo-służbowym, znaczy chodzi oczywiście o służby specjalne. Moim gościem jest Stanżej Rozenek. Dzień dobry. Dzień dobry. Pamięta pan jak to się zaczęło z Antonim Macierewiczem w rządzie? E, pamiętam jak się zaczęło. Moim zdaniem się zaczęło tak naprawdę bardzo, bardzo dawno temu, w momencie kiedy Antoni Macierewicz wprowadził na salony temat lustracji. Tak, no tak, to prawda. I, to i on się wtedy zaczęło... ten temat skompromitował i od tamtej pory pilnie się przyglądam Macierewiczowi, bo wydaje mi się, że jak to Pismo Święte mówi po owocach, ich poznacie, owoców jest dużo i o, wszystkie, tak. wszystkie to są zgniłe jabłuszka, które śmierdzą po prostu kremlem na kilometr. Tak, to są takie zgniłe jabłuszka, które pewnie właśnie ktoś mu z tego kremla przysłał, ale nie mamy wciąż dowodów. No ale dobra, zacznijmy od początku, jeżeli chodzi o te ostatnie ośmiolecie, o to ostatnie ośmiolecie. Jak była kampania wyborcza jeszcze, Beata Szydło, która już była zapowiadana jako premier nowego rządu, mówiła, nie, Macierewicz nie będzie ministrem obrony. Ministrem obrony będzie Jarosław Gowin. Po czym wygrali wybory, no i jest powołanie rządu i jako minister obrony zostaje wywołany Antoni Macierewicz, a nie Jarosław Gowin. I to jest temat, który na pewno trzeba prześwietlić i się dowiedzieć, kto wpłynął na panią Beatę Szydło, że po raz pierwszy... Ale na pewno nie po raz ostatni jako premier złamała własne słowo. Bo to nie prezes? Tego nie wiemy. Możemy się domyślać. Domyślamy, się, no Domyślamy właśnie. się, że władzę nad panią Beatą miał pan Jarosław i nie sądzę, żeby ktoś inny miał większą władzę. No ale może jacyś inni szatani tu byli czynni. Na pewno jest to dziwne, bo jeżeli ktoś, kto zamierza być premierem, tak stanowczo coś obiecuje, a potem tak stanowczo tego nie dotrzymuje, no to znaczy, że coś się wydarzyło. Musiało się wydarzyć coś bardzo ważnego. Domyślamy się, że pan Jarosław powiedział, powiedział pani Beacie: Słuchaj, moja droga, jednak ministrem obrony będzie mój przyjaciel Antoni. No właśnie, i miesiąc później Antoni Macierewicz upoważnia pana Misiewicza do tego, żeby wjechał do Centrum Ekspertyz NATO. To włamanie w nocy się odbywa przy pomocy wiertarki, łomu i wytrychów i jakichś takich kluczy zapasowych. Tam się udaje wejść, otwiera się te szafy, znikają pewne teczki. No ja dzisiaj wyczytałam, że te teczki, które najbardziej interesowały Macierewicza, to były teczki związane z rosyjską tłumaczką raportu po likwidacji w USA. Podobno tam było dużo informacji także o samym Macierewiczu i to go bardzo denerwowało i te teczki stamtąd zniknęły. To podobno, bo być może było tam dużo więcej informacji. Z tego co wiemy, to centrum zajmowało się gromadzeniem informacji dotyczących... Nielegalnej działalności obcych wywiadów na terenie Polski. Jednym z takich wątków bardzo ciekawych, podejmowanych przez ludzi współpracujących z tym centrum analitycznym, był właśnie wątek likwidacji WSI i raportu, który powstał z tej likwidacji, który był takim no, dzieckiem popisowym dzieckiem Macierewicza. Ten raport był przedmiotem jego dumy, wielokrotnie się na niego powoływał. Opowiadał zresztą o tym, że ten raport jest niezwykle ważny dla przyszłości Polski, bo niszczy te okropne rosyjskie służby, które tutaj działały, zresztą służby, jak on to nazywał, przestępcze. Warto zauważyć, że w tym raporcie hmm, padają bardzo mocne oskarżenia. Poszło sporo aktów oskarżenia do prokuratury, w tym zdaje się, że blisko 400 aktów oskarżenia przeciwko byłem oficerom wSI i żaden z tych aktów nie zakończył się skazaniem kogokolwiek. Czyli można powiedzieć, że ten raport w znacznej części był gołosłowiem, jeżeli chodzi o oskarżenia. Chociaż trzeba uczciwie dodać, że niektóre rzeczy, które były w tym raporcie opisane, były prawdziwe. Niektóre nawet były śmiertelnie prawdziwe i poważne, jak na przykład opisana operacja Zen. To jest jeden z ostatnich rozdziałów te, tego raportu, gdzie Macierewicz mimo że ukrywa nieco pewne wątki, to jednak dosyć precyzyjnie opisuje tajną operację polskiego wywiadu, która się toczyła w Pakistanie, w Afganistanie i w krajach sąsiednich, gdzie stworzono specjalną siatkę. Naszej agentury, po to, żeby ta siatka mogła potem pomagać naszym wojskom, bo już było wiadomo, że nasze wojska do Afganistanu zostaną skierowane w ramach misji y, NATOskiej. No i cóż, y, y, skutkiem tego, na przykład, było to, że ta siatka została zdekonspirowana. Co, co mamy na myśli mówiąc siatka, warto też wytłumaczyć. To byli przeważnie lokalsi, y, tubylcy, którzy podjęli współpracę, zdając sobie sprawę z ryzyka z naszym wywiadem. Podjęli między innymi dlatego, że nasz wywiad, chociażby po, po słynnej sprawie z, z operacją Samun tak zwaną, e, która zakończyła się wielkim sukcesem, no miały dosyć dobrą renomę. Tak? Miały renomę z jednej strony służby, służb, które współpracują ze Stanami Zjednoczonymi ściśle, ale z drugiej strony takich, które też potrafią się w innych warunkach dobrze porozumiewać, m, takie jakby służby środka. No, i oni podjęli tę współpracę, wierząc w to, że wszystko, co robią, zostanie po wsze czasy tajne, bo tak działają służby na całym świecie. A tu tymczasem Antoni Macierewicz wszystko wszemi wobec opublikował. Skutki były porażające. Tego cała siatka została zniszczona, część z tych osób zniknęła, prawdopodobnie Nie została tak. zamordowana. No bo za takie rzeczy w krajach, szczególnie w krajach islamskich, czy w takich no, mniej demokratycznych, każe się śmiercią. Więc to jest jeden z efektów opublikowania tego, tego raportu. Ale wracając do tłumaczki, bo to jest niesamowicie ciekawe. Ja wtedy byłem dziennikarzem tygodnika o krótkiej nazwie, na czele którego stał Redaktor Jerzy Urban i pamiętam, mieliśmy redakcję na ulicy Słonecznej. Siedziałem na ostatnim piętrze razem z redaktorem Darkiem Cycholem, który razem ze mną oczekiwał na publikację tego raportu. Ja siedziałem podłączony do komputera, penetrując co chwilę strony MSW, bo czekałem, że tam to się ukaże, a Darek z Nudów. Wiedząc, że wszystko to się opóźnia, bo te strony wisiały, bo tak. mnóstwo było chętnych, żeby to szybko dorwać, z nudów przeczesywał sobie rosyjski internet, bo on jest biegły w rosyjskim, no i oczywiście łaził po stronach, które dotyczą ruskich służb. I nagle pyta mnie: No i co, masz ten raport? Ja mówię: No nie mam jeszcze. Strona internetowa MSW dalej wisi, widocznie wszyscy go próbują ściągnąć. Na co Darek mówi: Ja już mam. Ja już Dobra. mam ten raport, tylko że po rosyjsku. Ja mówię: chyba żartujesz. No właśnie. Więc y, ten raport się ukazał równolegle i po polsku, i po rosyjsku w internecie, na co mamy dowód, właśnie taki. E, Darek wtedy na szybko ocenił, że został znakomicie przetłumaczony, że jakość tłumaczenia to e, ciekawy, była perfekcyjna. Bo ta pani podobno nie była tłumaczką, tak naprawdę. A jednak e... dała radę. No, my, my tak naprawdę nie wiemy no. kto tłumaczył no, tak, ten raport, no, bo tak. ona zabierała pracę do domu. No, ja tak troszkę ironicznie. <laughs> to, tak? Te, to też jest, ja rozumiem, no, dlatego no. staram się wejść w te konwencje, <laughs> chociaż sprawa de facto nie, właśnie, nie jest prawda. wcale zabawna. Ten raport do momentu opublikowania był tajny. Ona nie posiadając odpowiedniego poświadczenia brała sobie części tego raportu, poszczególne rozdziały do domu i tam tłumaczyła na rosyjski. I jeszcze kto do tego, do tego Macierewicz bardzo nalegał, żeby to była ona. Tak. I kto do tego miał dostęp, co z tym robiono, tego nie wiemy. Efekt był taki, że rzeczywiście raport ukazał się równolegle w sieci i po polsku, i po rosyjsku. I ten rosyjski przekład był bardzo dobry. Był Bardzo profesjonalny, trzeba to z uznaniem y, przyznać. Myślę, że Rosjanie byli bardzo zainteresowani treścią Pewnie. tego, co się ukaże i chcieli mieć y, no... Y, y, praktycznie źródłową wersję, tyle że po rosyjsku. No tak, to oni bardzo byli zainteresowani, bo tam oprócz tego, że były te siatki, no to byli też po prostu polscy agenci, którzy służyli w wojskowych służbach informacyjnych i oni też zostali ujawnieni. Tak i przypomnijmy, że, że był to czas, kiedy już bez wątpienia było wiadomo, że jesteśmy krajem natowskim, krajem europejskim, nikt nie miał żadnych wątpliwości, najmniejszych Dotyczących naszych sojuszy. Tymczasem tego raportu nie przetłumaczono na język angielski, tylko przetłumaczono na język rosyjski. No, jest to niewytłumaczalne. Kilka razy pytałem oficjalnie Macierewicza, dlaczego tak zrobił. Zawsze reagował wielką agresją na te pytania, nigdy nie odpowiedział i nie uzasadnił tego w żaden sposób, no bo w zasadzie tu nie ma logicznej, logicznej odpowiedzi na to. I to jest taki być może. Niewielki, nieistotny wątek w kontekście całej działalności Antoniego Macierewicza, bo naprawdę jest o czym mówić, tam tych jabłek tak, zniłych jest dużo, ale jednak ten, ten wątek jest kompletnie niewytłumaczalny. Nie to jest tak irracjonalne, tak yy, dziwne, że nawet Macierewicz do, przez tyle lat nie wymyślił żadnej odpowiedzi na pytanie, czemu na rosyjski. No i w tym kontekście jakby zasadne jest pytanie, czy za wjazdem Misiewicza do tego centrum edukacyjnego NATO czy, czy eksperskiego NATO też stały służby rosyjskie, ponieważ trzy lata później miał miejsce bardzo podobny przypadek w Austrii. Tam też w nocy do siedziby wywiadu austriackiego, to się BVT chyba nazywa, a wjechała policja. Zabrała wszystko, co się dało z serwerów, które tam były umieszczone, i później się okazało, że była ta akcja zorganizowana przez Gieru, bo Gieru miało wysoko postawionego w Austrii swojego agenta w, w, w policji. No i dobrali się też do, do austriackiego wywiadu i tam to wiemy na pewno. No u nas nie ma żadnego potwierdzenia, ale w takiej sytuacji no to pytanie o rosyjski wpływ tutaj jest zasadne. No też użycie akurat Misiewicza do tego tak. wydaje mi się bardzo symptomatyczne. No Macierewicz użył człowieka, który był mu bezwzględnie posłuszny. Który nie miał kompletnie żadnej wiedzy dotyczącej służb, ani tego, jak się powinno postępować ze służbami czy też z materiałami niejawnymi. No on był tak naprawdę narzędziem w ręku Macierewicza. myślę, że kompletnie nieświadomym. No, on miał 25 lat i studiował u ojca ryzyka, więc tak. myślę, że nie wiedział, co robi. Kompletnie nie wiedział, co robi. No i ten wjazd na centrum analityczne NATO do dziś jest tak naprawdę niewyjaśniony. I do dziś też nikt nie poniósł konsekwencji tego. Warto to o tym przypomnieć. jest fascynujące, przypomnieć. że po tylu latach tak właściwie prokuratura się tym nie zajęła. Znaczy, dlaczego się nie zajęła tamta prokuratura, to wiemy, a ta to może jeszcze nie zdążyła, bo to też jest, no myślę, że gruba sprawa, którą prokuratura powinna się zająć. No ale tak samo niewyjaśnione są kwestie z zamieszłej przeszłości. Macierewicza, czyli taki parasol ochronny, na, na, który nad nim objęło Biuro Studiów, czyli taka najbardziej elitarna jednostka Służby Bezpieczeństwa przed 90. rokiem, która ściśle współpracowała z rosyjskimi służbami. Na tyle to był mocny parasol, że Antoni Macierewicz, mimo że był poszukiwany, to jednak nie był, nie poszukiwany. był poszukiwany. tak. Uciek z więzienia i szedł sobie w środku. policji uciek, a jednak i, no tak naprawdę to raczej został bardziej wypuszczony. I tak dalej, i tak dalej. No, są tam pewne, pewne momenty niepokojące już w zasadzie na samym początku jego, jego kariery. Tym bardziej, że Macierewicz jako bardzo młody człowiek był czegewarystą. No był Skrajnie lewicowym w ogóle był młodym człowiekiem tymi, zafascynowanym czegewarą. lewicowymi w Ameryce Łacińskiej. Trochę nawet to rozumiem, bo sam z dużym zapałem pochłaniałem książki o, o czegewarze, bo to bardzo ciekawa postać choć jednocześnie no, okrutna, okrutna i, i, i zbrodnicza. No i on zdaje się, że wyjechał gdzieś tam do Ameryki Południowej, jeśli mnie pamięć nie myli, do Boliwii. Tam tym tropami Che Guevary gdzieś miał podążać w gronie innych zafascynowanych Che Guevary, młodych ludzi z całego świata. No takie wyjazdy młodzieżówek zazwyczaj są dosyć no, tak. pilnie obserwowane przez, przez różnego rodzaju służby. I wrócił stamtąd już jako skrajnie katolicki yy, nacjonalista, prawicowy, yy, polski narodowiec. No, cóż za przemiana, chciałoby się powiedzieć, prawda? O 180 stopni, tak? Tak, tam nag nagle tak się zmienił. Jest dużo zagadek w życiu Antoniego Macierewicza i ta, ale ta pierwotna, jakby właśnie jak to się stało, że tak się zmieniły jego poglądy, wydaje mi się tutaj yy, fundamentalna. Bo od tamtej pory jego życie się układało w dziwny sposób naprawdę w dziwny. No, no, ten temat powstało kilka książek między innymi Tomek Piątek pisał, więc tak można sobie to do, 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 doczytać. Ale wróćmy do wojska, no bo wygląda na to, że Macierewicz tak naprawdę został ministrem obrony tylko w jednym celu: żeby dokonać czystki w, w kadrach wojskowych, bo on zmienił znaczy powzwalniał wyższych oficerów właściwie wszystkich. Z powodów niewiadomych, bo przecież nie było żadnych powodów, w sposób urągający honorowi polskiego żołnierza, bo to, a to podoficerowie, jakieś dostarczali jakieś, jakieś koperty, jakieś telefony z informacjami, że czuj się odwołany. Znaczy, no, coś... Niektórych Misiewicz zwalnia. Niektórych Misiewicz. To musiał być zwalniał. szczególnie upokarzający. Tak, tak. tak. No, to było tam, tych upokarzających wątków z Misiewiczem jest kilka. No więc ludzie zostali pozwalniani i Macierewicz przyjął swoich generałów, którzy, jak mam wrażenie, są do dzisiaj. W no tak, niestety większość z nich jest. Nie da się ich e, chyba zwolnić. Pewien wspólny czutko. mianownik znowu się tutaj pojawia, mianowicie ci zwalniani zazwyczaj kończyli kursy na zachodzie. Tak. E, I to bardzo poważne kursy, typu West Point na przykład. A ci, którzy awansowali, bardzo często mają w swojej historii kursy na wschodzie. Szczególnie w Moskwie. No to taki być może zbieg okoliczności. Oczywiście prawdopodobnie Antoni Macierewicz wolał tych wykształconych na wschodzie niż tych na zachodzie. I ten jeden wspólny mianownik ja znalazłem, więcej tu nie widzę. Generalnie czystki były dosyć szerokie i nie patrzono na to, czy ktoś jest kompetentny, czy nie, czy ma doświadczenie, czy nie. Po prostu zwalniano. Oczywiście najbardziej szkodziła. E, szkodziła służba w czasie poprzedniego rządu, no, czyli rządu e, POPSL, szczególnie jeżeli to była służba tak zwana zaangażowana. E, to już w ogóle było, było natychmiast wyplenione. E, no ale Macierewicz też przecież nie tylko się e, kadrami zajmował. Zajmował się przetargami. Tak. E, zniszczył przetarg na Karakale, e. który już tak naprawdę był był gotowy do podpisania i tu Tomasz Siemoniak, odchodzący minister obrony narodowej, celowo nie podpisał tego kontraktu. Chociaż mógł, no bo w cywilizowanych krajach, jeżeli się takie rzeczy dokonują na przełomie władzy i istnieje szansa na to, że władza się zmieni, no to cywilizowany minister odkłada długopis i mówi: Ten długopis zostawiam dla mojego następcy, niech on to podpisze, bo to jest dobre dla Polski. Do dzisiaj tych śmigłowców nie ma. I to było znaczące osłabienie polskiej armii. Nastąpiło też zakłócenie procesu konstruowania systemu przeciwrakietowego w Polsce, głównie chodzi o rakiety Patriot i o ten parasol szerszy, który miał tutaj się, się znaleźć. To wszystko zostało maksymalnie spowolnione, chociaż oczywiście w białych rękawiczkach nikt nie mówił o tym, że nie chcemy z Amerykanami współpracować, tylko po prostu były piętrzone kolejne problemy i kolejne trudności. Podobnie było z innymi programami modernizacyjnymi armii, szczególnie z tymi, które były cholernie potrzebne, jak na przykład, właśnie budowa całego systemu y, trzypoziomowego obrony przeciwrakietowej, przeciwlotniczej, y, budowa naszego systemu kosmicznego. Do końca rządów PIS nie mieliśmy ani jednego satelity wojskowego, przez 8 lat nie udało się tego, tego nadrobić, więc w wielu, w wielu sprawach to postępowało bardzo powoli albo wręcz zostało zatrzymane. Natomiast w jednej sprawie, czy w kilku, ale jedna jest charakterystyczna, Antoni Macierewicz był niesamowicie skuteczny i bardzo wytrwały, mianowicie postanowił zbudować wojska obrony terytorialnej. Znowu to było, to było jego dziecko, to był jego ulubiony temat. Jak ja wtedy odchodziłem z Sejmu Zasiemoniaka, byłem wiceprzewodniczącym Komisji Obrony Narodowej, to budżet MONU wynosił około 40 miliardów złotych. Macierowicz planował, żeby na Wojska Obrony Terytorialnej wtedy wydawać 3 miliardy rocznie, czyli 10, no prawie 10% budżetu armii. Biorąc pod uwagę to, że co najmniej połowa tego budżetu jest stała, to znaczy to są wynagrodzenia, emerytury, tam opłaty różnego rodzaju i tak dalej, czyli połowa jest nieruchoma, a z połowy ewentualnie można wydawać na zakupy. I z tego i tak niektóre zakupy są niezbędne typu paliwo, ubrania na żołnierzy i tak dalej. To tak naprawdę wyjęcie jakby 3 miliardów z tego budżetu ruchomego to jest wyjęcie bardzo istotnej puli, która mogłaby być wykorzystana na coś innego. Ja nie chcę przez to powiedzieć, że wojska obrony terytorialnej są kompletnie niepotrzebne. Natomiast w tamtym momencie, kiedy mieliśmy tak dużo do zrobienia, tak dużo do kupienia dla polskiej armii, wyjęcie tych 3 miliardów stanowczo opóźniało modernizację, a powodowało, że powstaje jakaś yy, Grupa żołnierzy, nieżołnierzy, którzy byli bezpośrednio podporządkowani no i o to chodziło. ministrowi, Ważne. mieli tutaj jakby trochę inne zadania, tak naprawdę dużą energię włożono w to, żeby pracować politycznie nad nimi, żeby im wtłaczać do głowy historie żołnierzy, wyklętych historie różne tego typu które, które miały jakby formować tę jednostkę. Nawet w pewnym momencie powstało podejrzenie, że może to być tak, mogą to być takie specjalne oddziały Antoniego Macierewicza, który w razie czego będzie je wykorzystywał, bo tak zaczął obsadzać e, e, oficerami tę jednostkę, że wyglądało na to, że tam jest po prostu dobór stricte polityczny. Tak e, dzisiaj to już, ta, muszę to powiedzieć, tak że tak dzisiaj tak. to już oczywiście inaczej wygląda. Wojska Obrony Terytorialnej mają ten okres niemowlęcy za sobą, dzisiaj są dosyć potrzebnym rodzajem sił zbrojnych zupełnie do czego innego przeznaczonym niż chciał, niż chciał Antoni Macierewicz, na szczęście nie kosztujący aż tyle, ile Antoni Macierewicz chciał, ale no znowu jest to dosyć dziwne, że nowy minister akurat taką sprawą się tak postanowił mocno zainteresować, za a nie zainteresował się na przykład budową polskiego satelity dla, dla wojska, co byłoby wtedy naprawdę czymś doniosłym i szczególnie wzmacniającym nasze, nasze bezpieczeństwo. Także no, no są takie decyzje Antoniego Macierewicza, które jeszcze czekają na, na przejrzenie. Moim zdaniem ta owocie o czeka. Czeka również decyzja o wdrożeniu do, do służby karabinków Grot, mhm. które w momencie, kiedy Antoni Macierewicz podjął te decyzje, były tak naprawdę prototypami. I on to zrobił no, teoretycznie. Użył argumentu takiego jak Antoni Macierewicz lubi najbardziej, czyli, że to wszystko, co wojsko polskie ma, to są ruskie karabiny. On nie chce tych ruskich karabinów widzieć na defiladach, wszędzie dookoła, w związku z tym natychmiast wprowadzamy polskiego grota, który jest lepszy. Co oczywiście było fałszywym argumentem, dlatego że te niby ruskie karabiny to były beryle produkowane w radomiu. Oczywiście. Podstawą do produkcji Beryla był stary kałasznikow, ale mocno zmodernizowany, przerobiony na natowską amunicję i to była broń może niedoskonała, ale sprawdzona w boju i, i dosyć skuteczna jak na tamte czasy. A jednak tu znowu Antoni Macierewicz bardzo dużo pracy wykonał, żeby te sprawdzone karabiny zastąpić czymś, co było wtedy naprawdę w fazie prototypów. I znowu no warto dodać, że dzisiaj już ta modernizacja A2, A3, karabinka Grot... Jest znacznie lepsza niż tamta, która była wtedy, ale nadal niektórzy eksperci, a ja to zdanie podzielam, mają zastrzeżenia, że jednak jest to dosyć skomplikowana droga w produkcji i zawodna konstrukcja. No ale powiedzmy, że znowu choroba w wieku niemowlęcego minęła trwało to wiele lat, w czasie w których można było czymś innym się zajmować zajmowaliśmy się udoskonalaniem karabinków grot. Dzisiaj one są. W armii i, i nawet da się z nich, z nich celnie strzelać. Antoni Macierewicz w ogóle jako minister obrony narodowej postępował w sposób bardzo ciekawy, ponieważ z tego co wiem, to praktycznie nie podpisał żadnego dokumentu. Tak. Przez dwa lata bycia ministrem obrony nie. narodowej kazał podpisywać wszystko swoim zastępcom. Niektórych zresztą nieźle wmanewrował w ten sposób dlatego że wiceminister Kownacki który odpowiadał za wymianę e, samolotów dla ja, ważnych osób w, w państwie e, robił to pod presją czasu i trochę pod presją Macierewicza musiał więc lekko nagiąć e, procedury co w pisie akurat nic nadzwyczajnego e, no i gdyby ktoś tam zaczął się bardzo mocno przyglądać no to kto będzie odpowiadał za ewentualne naruszenia prawa no Kownacki a nie Macierewicz tak bo Macierewicz nie chciał nic podpisywać, miał od tego zastępców. To, to, to symptomatyczne, wydaje mi się, też ja, takie oczywiście. zachowania bardzo, bardzo bojaźliwe i, i, i wstrzemięźliwe pana, pana ministra, który został odwołany i może też warto o tym powiedzieć, w tajemniczych okolicznościach. Tak, ale do tego przejdziemy za chwilę, bo jeszcze to, co zrobił Macierewicz, to też taką naszą brygadę pancerną pozbawił nowoczesnych czołgów. Te czołgi wylądowały pod Warszawą i sobie stoją i się kurzą, natomiast żołnierze, którzy już zaczęli na Leopardach ćwiczyć, znowu wrócili do tych czołgów z czterech, czterech pancernych? To były te? No nie, nie, aż tak nie? Troszkę, asz ta, asz ta Yy, prawdopodobnie wrócili do... T T-72 wróci. Do modyfikacji T-72, czyli do T-91. No ale yy, o co tu chodziło? Znowu Antoni Macierewicz, yy, sprawny, sprawnie komunikujący się z mediami, trzeba przyznać, wmówił wielu dziennikarzom i wmówił wielu politykom, że my powinniśmy, szykując się na yy, ewentualną wojnę z Rosją, gromadzić to, co mamy najlepsze przy naszej wschodniej granicy. I... Wiele osób to łyknęło po prostu jako no, prawdę objawioną. Tak? No, spodziewamy się ataku ze wschodu, w związku z tym najlepsze czołgi stawiamy na granicy, najlepsze, najlepszą broń antyrakietową stawiamy na granicy i dalej. Kłóci się to z większością doktryn obronnych, które znamy, europejskich czy światowych, dlatego że e ewentualną wojnę obronną zawsze się planuje na kilka etapów. I to jest ten moment, gdzie Maciejerewicz wyciągnął ten stary plan ewentualnościowy, który otrzymał po Siemoniaku. I na podstawie tego mówił, że właśnie to był zły plan, a my teraz go modernizujemy i będzie dobry. A potem Błaszczak jeszcze się posunął dalej i opowiadał, że tutaj Tusk chciał oddać Polskę do linii Wisły, co jest bzdurą wierutną, dlatego że ten plan zakładał wiele etapów. Dzisiaj można o tym mówić, bo to już jest nieaktualny plan. I jednym z tych etapów, czwartym czy piątym, była dopiero obrona na linii Wisły. Tylko, żeby planować tą wieloetapową obronę, trzeba mieć tak zgromadzone siły, żeby nie dać tych wszystkich sił zniszczyć w pierwszym uderzeniu. Czołgi, szczególnie w momencie, kiedy państwo jest pozbawione obrony przeciwrakietowej, przeciwlotniczej, a tłumaczyłem na początku, dlaczego było, bo Antoni Macierewicz wszystkie te programy modernizacyjne stłam sił, są narażone na atak z powietrza i są tak naprawdę łatwym celem. Im dalej są od granicy, tym mniejsza jest szansa na to, że tym łatwym celem się staną i większa jest szansa na to, że dotrą na pole bitwy i będą wykorzystane w sposób właściwy, a nie będą tylko puszkami do smażenia żołnierzy. No więc przestawienie tych czołgów z zachodu na wschód, paradoksalnie, wbrew temu, co usiłował mówić Macierewicz, nam nie służyło. Mogło natomiast bardzo skutecznie pomóc Rosji. Tak która by chciała nas znienacka zaatakować i z zaskoczenia na przykład te, te czołgi zniszczyć. Tym bardziej, że, umówmy się, w XXI wieku, przy świetnie działających systemach satelitarnych i dronowych, żaden praktycznie czołg na nizinnym terenie Polski no nie jest do ukrycia. To jeden może się gdzieś tam da ukryć. No jeżeli mówimy o o brygadzie pancernej, no to ona na pewno z, z powietrza zostanie dostrzeżona, czy z satelity i jest łatwym celem, nie da się tego ukryć. Gdy one są trzymane na zachodzie Polski, to jednak są objęte częściowo parasolem innych państw, na przykład niemieckiej Luftwaffe i tak dalej. No jest dużo argumentów za tym, żeby je trzymać bardziej na zachód i mało argumentów, żeby je trzymać na wschód, mimo to Antoni Macierewicz postanowił absolutnie y, z, zmodyfikować te plany to, co stare przerzucił na zachód, to, co nowe przerzucił na wschód. Na szczęście nikt na nas nie napadł, więc życie tego nie zweryfikowało i no, na wypada się cieszyć. Nikt nie napadł, ale z drugiej strony, jak się cofa y, armię do dawnych czasów, w tym sensie, że właśnie się jej nie modernizuje, nie kupuje się nowego sprzętu. <laughs> no to pozbawia się tak naprawdę obrony naszego kraju. Zresztą to Edyta Rzemła w swojej książce jak to się nazywa? Wojsko w ruinie? Armia w ruinie. Pisze no, różne ciekawe rzeczy, jak oficerowie postrzegali to, co robi Macierewicz. Najpierw z, ze zdziwieniem, potem patrzyli na jakiś totalny chaos, no a następnie najczęściej składali dymisję, no bo co mieli biedacy zrobić, skoro wojsko zaczynało przy, przypominać jakąś karykaturę wojska. Tu padła nazwa czołgów Leopard i posiemoniaku. Wojsko odziedziczyło no, istotną modernizację broni pancernej, no bo Leopard jednak jest znacznie doskonalszą bronią niż T-91. E e za Siemoniaka pewne rozmowy były dosyć zaawansowane, jeżeli chodzi o współpracę z niemieckimi zakładami produkującymi te czołgi oraz z niemieckimi zakładami produkującymi amunicję do, do tych czołgów. Mieliśmy współprodukować czołgi i produkować amunicję w Polsce. To również udało się zepsuć i zniszczyć mało tego udało się zniszczyć dobre kontakty z Niemcami. E, dzięki temu straciliśmy możliwość współprodukowania, nawet były problemy z remontami leopardów w Polsce, i koniec końców, dzisiaj armia polska z leopardów się tak naprawdę chyłkiem wycofuje, wchodzą abramsy amerykańskie, które nie są oczywiście gorszymi czołgami, nawet w, w wielu aspektach są lepszymi. No ale jednak znowu parę lat straconych, znowu zamieszanie właśnie. i e, armia, w której w pewnym momencie było pięć rodzajów czołgów. różnych czołgów. Tak. Począwszy od T91 i wszystkich pokrewnych, poprzez właśnie Leopardy, Challengery brytyjskie, amerykańskie Abramsy, no i teraz koreańskie e, K2, e, czyli Black Panther. Pięć rodzajów czołgów. Nie znam drugiej takiej armii na świecie. I to każdy ten czołg potrzebuje innej amunicji, prawda? Nie, amunicja jest w zasadzie taka sama, z bo to jest 120, niej, 120, mm, tak? 120 mm typowa natoska. Natomiast każdy z tych czołgów potrzebuje zupełnie innego zaplecza. A, no tak. Jeździ na inne paliwo, a jeżdżą na inne paliwo, leopardy na inne. Zupełnie inne systemy naprawcze. No, tabor, który się ciągnie za tymi czołgami, a zawsze za jednym czołgiem jedzie potężny tabor. Sprzętu jest zupełnie inny, a wszystkie armie na całym świecie zmierzają do standaryzacji, do tego, żeby wszystko było jak najprostsze, jak najbardziej zunifikowane. Więc I jak najtańsze pięć tak? rodzajów czołgów powoduje chaos, zamieszanie yy, i mniejszą skuteczność armii tak naprawdę w razie zagrożenia. No i znowu powstaje pytanie, czy tak miało być? Czy to kompletny przypadek, że tak Antoni Macierewicz namieszał? No, to niech może nasi widzowie sobie odpowiadają, czy jest możliwe, żeby w życiu jednego człowieka było aż tyle przypadków, przypadków i wszystkie te przypadki akurat były takie bardzo ściśle związane z naszym bezpieczeństwem i z obronnością i z sprzyjające akurat Rosji, a nie sprzyjające polskiej racji stanu. No Ja nie wierzę w aż tyle przypadków i chyba nikt już nie wierzy. Zresztą po książkach Rzeczkowskiego czy Piątka, chyba no, no nie ma wątpliwości, że tutaj sprawą Macierewicza trzeba się zająć. Bardzo, bardzo dogłębnie. Jest jeszcze wątek nowego finansowania armii, no bo Macierewicz to co zrobił. To dał podwyżki, to po pierwsze. Potem zlikwidował taką obowiązkową dwunastoletnią służbę szeregowców, w związku z czym żołnierz szeregowy mógł sobie odejść na emeryturę wcześniej. I bo, wcześniej bo jak była ta dwunastoletnia kadencja, że tak to ujmę, czy tam taki okres, kiedy oni musieli obowiązkowo służyć, to jeszcze można było awansować, jeżeli się dokonywało jakiegoś, nie wiem, uczyło się języka, jakiegoś doskonałości, Nalenia. No, mieli szansę taką ścieżkę awansu ci szeregowi. I potem ta ścieżka awansu w, właściwie w ich przypadku się gdzieś rozpłynęła, no, za, za to mogli sobie szybciutko odejść na emeryturę, co jeszcze dodatkowo obciążało budżet MONU. Czyli to był kolejny trwały wydatek, który powodował, że nie było pieniędzy na coś innego. Mało tego, część pieniędzy przeznaczoną na finansowanie polskiej armii wyjęto poza budżet to. w ogóle państwa, stworzono takie zewnętrzne fundusze, nad którymi nikt już kompletnie nie panował, to znaczy nie, nie panowali politycy, nie panował Sejm. Te fundusze funkcjonują do dzisiaj. Powinno się bardzo dokładnie przyjrzeć, do czego one służyły i jak zostały wykorzystane, bo tam się składały zarówno spółki Skarbu Państwa, jak i państwo wprost wpłacało pieniądze. Tam mieli również ludzie się składać. Na to się okazało, że jednak chętnych nie ma, żeby do tych pisowskich funduszy dopłacać. No ale tak czy inaczej, tam były miliardy złotych, nawet setki miliardów, i warto by było się przyjrzeć. Co tam się działo, jaki, jakich zakupów dokonywano. Zresztą warto też zwrócić uwagę na to, że od pewnego czasu w armii polskiej większość zakupów odbywała się bez przetargów. I no, to jest, tu jest trochę szarości w tym temacie, dlatego że nie zawsze te przetargi powinny być, dlatego że jeżeli występuje nagła potrzeba, nie wiem, z jakiegoś powodu stracimy dużo samolotów, to nie ma czasu na to, żeby procedować przetarg na nowe samoloty, który może trwać dwa lata na przykład, tylko trzeba w ramach nagłej potrzeby operacyjnej zamówić z pominięciem ustawy o zamówieniach publicznych samoloty, bo taka jest potrzeba i zresztą ustawa przewiduje taki wyjątek i z tego wyjątku korzystano nagminnie. Ja rozumiem, że... W związku z COVID-em, w związku z innymi sytuacjami, pewnie część z tych zakupów poza zamówieniami publicznymi była uzas uzasadniona, ale jednak większość kompletnie nie była uzasadniona. No bo jak uzasadnić to, że kupowano powiedzmy mundury poza, poza ustawą o zamówieniach publicznych albo kupowano właśnie śmigłowce. No, z jednej strony zniszczono gotowy przetarg, a z drugiej strony potem poza zamówieniami wpadł na, to już Błaszczak wpadł na pomysł, żeby, żeby kupować e, amerykańskie śmigłowce. Dziwne to wszystko e, i wskazujące raczej na, na nieczyste intencje, bo jeżeli ktoś ma e, zamiary zgodne z polską racją stanu, to nie powinien się bać przetargu. Przetarg. Szczególnie dla wojska, szczególnie uwzględniający offset, czyli ten pewien udział naszego przemysłu obronnego, zazwyczaj kończy się dobrze dla naszej armii. Źle się kończą takie zabawy, jak zamówienie słynnego okrętu, który się nazywał Ślązak, który był najdroższą korwetą wyprodukowaną w historii świata. I, no i, w, I wtedy rzeczywiście się dzieją rzeczy, rzeczy niebywałe, jak to wszystko jest poza kontrolą. Im więcej jest kontroli przy tych zakupach, tym lepiej. Jeżeli wygrywają ci, którzy robią najlepsze, a przy okazji jeszcze dają zarobić polskiemu przemysłowi obronnemu, no to jest super. Tylko jest pytanie, co takiego Macierewicz kupił, na czym zarobił polski przemysł obronny? No i ja tutaj. Poza przykładem grota nie znajduje żadnych, żadnych takich przy, przypadków. Raczej powiedziałbym, że przez te 8 lat polski przemysł obronny został pognębiony tak i dzisiaj nowy prezes, który zresztą przyszedł na, na stanowisko, zdaje się, że mocno namawiany, bo on wiedział. Pan Trofiniak, tak, wiedział, z czym, się, z czym się będzie mierzył. No, wiem, że ma już siwe włosy i nie bardzo wie, co ma z tym wszystkim zrobić, bo no to nie jest tak, jak się mówiło w propagandzie pisowskiej, że polski przemysł obronny kwitnie. Nieprawda. Nie mamy żadnych produktów eksportowych, nie mamy nawet rozwiniętych zamówień dla armii polskiej, nie mamy własnej amunicji chociażby, nie produkujemy własnego prochu. To jest ciekawostka. Jednym z pierwszych zadań, które Macierewicz ogłosił publicznie, ważnych dla polskiej armii, była odbudowa fabryki w Pionkach. Osiem lat minęło, fabryka w Pionkach dalej nie działa. Postawiono tam hale, nakładem olbrzymich środków, oczywiście pochodzących z naszych podatków. Hale sobie stoją, pewnie są ogrzewane, no bo jak się ich nie ogrzewa, to pewnie marnieją. Kupiono maszyny. Szwajcarskie, podobno bardzo dobre, tylko nie da się z tego złożyć kompletnej linii, bo one są zdekompletowane. A jak to się stało, że są zdekompletowane? No, nikt nie wie, po prostu nie dopilnowano, nie wiem, może ktoś wyniósł, może komuś się coś przydało. W każdym razie, no, nie mamy tej fabryki prochu, tak? Jesteśmy jedynym tej, tej wielkości krajem, który nie produkuje własnego prochu. Jak się nie produkuje prochu, jak się nie produkuje własnych materiałów wybuchowych, to jest się zdanym na łaskę innych. W czasach trudnych, kiedy są liczne wojny, to jest towar bardzo deficytowy i bardzo powszechnie poszukiwany, i naprawdę byłoby bardzo dobrze, gdyby Polska miała kilka fabryk prochu, kilkanaście fabryk amunicji, bo leżymy w takim miejscu, gdzie po prostu powinniśmy mieć. Swoje, korzystać ze swoich, a jeszcze to eksportować, bo na pewno by znaleźli się chętni do, do kupowania. Tego przez 8 lat nie zrobiono, nawet nie zaczęto na, na, na ten temat myśleć. Czyli chce Pan powiedzieć, że Polska, która jest no, jakby flanką wschodnią NATO i odpowiada za obronę tego odcinka, jest właściwie rozbrojona? Hmm. Nie, no rozbrojona oczywiście nie jest, dlatego że. Mamy armię, która liczy prawie 200 tysięcy ludzi, mamy sporo sprzętu, który jednak siłą rozpędu został kupiony. Mamy wreszcie sojuszników, którzy tutaj stacjonują, też przywieźli ze sobą sporo dobrego sprzętu. Trafiają do nas te koreańskie czołgi, trafiają do nas. No, ale tak koreańskie. jesteśmy w No właśnie razie... to, jest, to jest największa bolączka naszej armii, że jesteśmy. Poszatkowani, jeżeli idziemy. niekompatybilni zrób. w tym wszystkim, tak, bo gdyby się dobrze zastanowić to co nam po armato aubicach i czołgach jak nie mamy obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej. Tak, naprawdę to co jest istotne i co rzeczywiście stanowi o naszej sile obronnej, to lotnictwo, które wzmocniono jeszcze zarządów SLD kupujące w 16. To wozy opancerzone Czyli, czyli rosomaki pochodzące od Finów, czyli nieco przetworzona patria. No, na pewno leopardy stanowią jakąś siłę. No, to, co wymieniam, to wszystko są zakupy albo rzeczy, które były zrobione za poprzedników Macierewicza. Cóż jeszcze? No, oczywiście kraby, również projekt sfinalizowany przez Tomasza Siemoniaka nieco modernizacji w polskiej marynarce, tam okręty rozminowania, okręty wojny elektronicznej, też wszystko zaczęte za Siemoniaka. No a czym Macierewicz mógłby się pochwalić? nad patriotami na przykład, ale znowu umowę na, no, ta, to na właśnie, patrioty to, to. podpisał Tomasz Siemoniak, więc siłą rzeczy trzeba było tę umowę skończyć. No jakby już tą umowę wypowiedział, to już naprawdę chyba żandarmeria własna by go wyprowadziła w kajdankach. Także no, 8 lat straconych, 8 lat przebuksowanych albo e, robionych w taki sposób, żeby się wydawało ludziom, że coś się pozytywnego dzieje, a w rzeczywistości w istocie nic pozytywnego się nie działo. A on jakoś to tłumaczył na komisjach obronnych, on w ogóle się stawiał? Nie przypominam sobie, żeby Macierewicz był na jakiejś komisji. No, no tak myślałam właśnie. Zresztą Błaszczak też się pojawił, no, chyba ok. tylko na jednej, w trybie niejawnym poobrażał posłów o i wyszedł. też się, się też obraził, że posłowie... E, e, że pytania mu zadają. Tak, zadają mu pytania. Uh -huh. I sobie poszedł wtedy, po chyba 20 minutach pobytu na tej komisji. Także y, oni, y, jeden i drugi, mieli dokładnie takie samo podejście do kontroli cywilnej nad armią. Lekceważące, aroganckie i, i no wysyłali oczywiście wiceministrów, którzy usiłowali jakoś y, o tym rozmawiać, ale no jednak nie to samo, tak? No to dojdźmy do tego momentu, kiedy Macierewicz musiał przestać być ministrem obrony. Bo to rzeczywiście też była dosyć intrygująca historia. Nie wiem, jak to się stało. Wiem, że Macierewicz miał konflikt z prezydentem. Właśnie. Myślę, że to mogło mieć wpływ. Ale moim zdaniem prezydent, hobbysta Andrzej Duda nigdy nie był na tyle silną postacią polityczną, żeby Macierewicza zwolnić z funkcji ministra obrony narodowej. Podejrzewam, nie mam na to dowodów, podejrzewam, że zainterweniowali Amerykanie. No tak, prasa też o tym pisała. E, tak, ale nie znalazłem nigdzie no, dowodów na to. No. Są, to jest problem z Macierewiczem właśnie. Są źródła jednoosobowe, mówiące o jakichś naradach. Wszystkie te narady miały charakter niejawny, więc trudno to zweryfikować. Fakt jest taki, że w połowie kadencji, w niejasnych okolicznościach Macierewicz musiał odejść. I przyszedł w jego miejsce inny inny oryginał, Mariusz Błaszczak, który również no, no, nic wielkiego w armii nie zrobił, ale przynajmniej mniej dewastował. Trzeba to uczciwie powiedzieć, że... Bo może że... już nie było czego dewastować. Nie no, zawsze podziele. się coś tam da zepsuć, tak. Rzeczywiście Błaszczak niewiele już, już zepsuł, też niewiele naprawił. No, bardzo, bardzo dziwne odejście. Ja naprawdę do dzisiaj się zastanawiam, dlaczego nikt tego w żaden sposób nie skomunikował. Tak? No, po prostu go odwołano, powołano nowego już i już. No, myślę, że nie było um, takiej woli, żeby ujawniać, że ktoś pisowi wytyka jakąś niekompetencję w jakiejkolwiek dziedzinie, a już żeby to był <coughs> obcy kraj, który interweniuje w sprawie ministra obrony, to dopiero byłby tak zwany obciach. Jedno jest pewne, że Amerykanie są bardzo wyczuleni na y, pilnowanie tajemnic wojskowych. Na szczytach NATO, gdzie ministrowie obrony narodowej są zazwyczaj obecni, omawia się bardzo newralgiczne tematy. Y, badani są wszyscy, którzy mają tam y, dostęp no Chociażby przykładem może być nasz słynny ambasador przy, przy no NATO, tak, który tak, tak, padł na, na testach na wariografię. Oczywiście to jeszcze o niczym nie świadczy, bo wariograf nie jest nieomylną maszyną, No, ale jednak poddaje wątpliwość jego przydatność na tym stanowisku. Warto zaznaczyć, że był to serdeczny przyjaciel Antoniego Macierewicza, taki człowiek, który dużo, dużo Antoniemu Macierewiczowi zawdzięczał. Był zawdzięcza. wiceministrem. Był za jego czasów wiceministrem, potem wylądował właśnie jako ambasador przy NATO. No myślę, że też mogły być problemy właśnie z, po pierwsze z Polską Grupą Zbrojeniową, której wylądował pan Misiewicz, wylądował e, Michał Antonii. Kamiński, Kamiński? On tak. Michał? Potem zatrzymany, zdaje się. No właśnie, pan Misiewicz zresztą też zatrzymany. Też zatrzymany, tak. tak, więc, tak no tam... więc tu mogło być przy zamówieniach w Stanach jakieś zadziwiające sprawy. Zresztą. Z Black Hawkami to też była dosyć taka zabawna historia, ponieważ Maciej po tym jak odwołał ten przetarg na Karakale, potem twierdził to jeden z uczestników Komisji Podsmoleńskiej, że to on załatwił Karakale. To powiedział, że jeszcze w tym roku do polskiej armii trafią dwa Black Hawki, no tylko problem polega na tym, że się nawet nie zaczęła jakakolwiek procedura zakupowa. Znaczy, no. Nic w ogóle. A dwa tygodnie później znowu co innego pan Macierowicz mówił. No i ci, którzy przy tym jakoś tam pracowali, to mówili, że no trudno było uznać, że on jest stabilny i że można zaufać temu, co mówi. No bo on po prostu zmieniał zdanie co chwila. To jest to, o czym mówiłem, tak? Czyli te zakupy spółki niemalże, tak. po prostu jeżdżąc po świecie. Oczywiście można. Kupić śmigłowiec można kupić nawet okręt, tak? Tylko jest pytanie, czy on jest odpowiednio skonfigurowany do naszych potrzeb. Koniec końców część z tych śmigłowców trafiła, z tych Black Hawków trafiła do policji, a część trafiła do naszych wojsk specjalnych. One się dobrze sprawują, bo to są niezłe, niezłe śmigłowce, szczególnie w wojskach specjalnych. Tylko chyba nie o takie śmigłowce nam chodziło. No, o czym innym mówimy? Bo my mówiliśmy o transportowych takim dużych śmigłowcach. koniu pociągowym dla polskiej armii, czyli o dużej ilości transportowych śmigłowców, które by były w stanie różnego rodzaju mobilne wojska przerzucać dosyć szybko z jednego miejsca na drugie, a tu mówimy o kilku śmigłowcach kupionych po to, żeby na przykład wojska specjalne miały swoje śmigłowce i nie Fruwały tymi rozpadającymi się mi 17, które już były po 7 razy przekroczone resursy i powinny już dawno być zezłomowane. Także no, no to, to znowu był zakup, przynajmniej dla, dla gromu był zakup, który był konieczny, niezbędny, i zrobione rzeczywiście z wolnej ręki, i niemalże spółki, niemalże. W przypadku policji nie wiem, bo, bo tym, tym się mniej interesowałem. Ja podejrzewam, że było dokładnie tak samo na temat wojskowej działalności. A, mi jeszcze zapytam, bo pan mówił, że on się nie pojawił prawie tam na żadnej komisji, a y, prokuratura dostała, jak rozumiem, od Komisji Sejmowej na przykład jakieś doniesienia, prawda? Jakieś zawiadomienia było, coś? Bo ciekawa jestem, czy w ogóle ktokolwiek się zainteresował Macierewiczem, to, czy to wszystko trafiło na przykład do garażu Dziarkiewicza? Tego nie wiem. Na pewno jakieś doniesienia były. No właśnie. Były doniesienia składane przez Marka Dukaczewskiego, tak. na przykład, które um, też gdzieś ugrzęzły um, dotyczące likwidacji WSI. Um, tak rzeczywiście warto by się tym, tym zainteresować, co się z tym wszystkim y, stało. W ogóle brak odpowiedzialności Macierewicza za cokolwiek jest przygnębiający, bo to świadczy o tym, że nasze państwo kompletnie nie działa, że. Są święte krowy, że są ludzie wyjęci spod prawa, że są ludzie, którzy mogą robić rzeczy kompletnie irracjonalne i nawet się z tego nie muszą tłumaczyć. No przecież Macierewicz Rewicz po tym, jak przestał być ministrem, dalej jeździł samochodem służbowym Monu, mm -hmm. dalej miał gabinet w Monie, tak, no bo miał te podkomisje. Sprytnie to załatwiono, ponieważ przydzielono mu jako szefowi podkomisji mm -hmm, i gabinet, i tak. kierowcę, i nawet ochronę z żandarmerii. I on z tym wszystkim się afiszował, jeździł po całej Polsce niemalże jako taki drugi minister obrony, tylko taki nieoficjalny jakby minister obrony. No a to, to co robił w, w tej całej swojej podkomisji, to wydaje mi się, że to jest na zupełnie osobny program. Tak, bo... no, to będzie kolejna nasza opowieść. I moim zdaniem akurat, jeżeli chodzi o zarzuty i sprawy karne wobec Macierewicza, to tu będzie najprościej. Bo w przypadku funkcjonowania w Moni on naprawdę niczego nie podpisywał, tak. więc tu będzie, e, będzie ciężko, no prędzej Trybunał zalęczyć. Stanu niż prokuratura. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie podkomisji smoleńskiej, to tam grozi mu prokurator i to e, z tego co wiem, są bardzo konkretne rzeczy, za które można go pociągnąć, między innymi ukrywanie różnego rodzaju informacji, hmm. złe dysponowanie tymi informacjami i tak no, dalej. zniszczenie samolotu, zniszczenie dowodów, bo przecież te To no, karygodne rzecz. Karygodne. B, b, z tego, może polega. być trochę tak jak za tak, który no polek na podatkach, a nie na tym, co najgorsze robił. No, może to nie ma znaczenia. A, moim ten, zdaniem jesteśmy na tym etapie, że jest kompletnie obojętne, za co Macierewicz odpowie, czas, żeby w ogóle za cokolwiek odpowiedział. Andrzej Rozenek był naszym gościem, bardzo dziękuję. Dziękuję pięknie. Do Antoniego Macierewicza to oczywiście wrócimy, no bo to jest ta podkomisja smoleńska, ale w ogóle cały kult smoleński, który przez te wszystkie lata od 2010 roku się rozwijał w naszym kraju, to w dużym stopniu jego zasługa. No i mnie też bardzo interesuje, co on takiego ma na Kaczyńskich czy na Kaczyńskiego, że Jarosław Kaczyński wciąż go trzyma, wciąż go broni i wciąż czyni go wiceprzewodniczącym partii. Chociaż pozbył się wszystkich innych swoich starych współpracowników. Wrócimy w aferach PiSu na pewno do Antoniego Macierewicza. Mogą być Państwo pewni. Do zobaczenia. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.